Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku i w dzisiejszym odcinku gramy 10-minutowy zakres, więc zaczynamy. Bez żadnego przedłużania, bez żadnego niczego, po prostu zaczynamy. Jesteśmy oczywiście murzynkami. Najgorzej. Dobra, gramy sobie tego karakana. Coś powinno teraz robić, bo ja nie jestem pewien tutaj chyba. Żeby tutaj już jakąś presję robić. Co ten chłop zrobił? Nie mogę zrobić tak naprawdę chyba. Chyba tak powinienem zrobić, mi się wydaje. Jeśli nie znam aż tak bardzo na graniu krakana, okej. Mogę tak zrobić. I pionkę sobie odbić. I szacha dać mojemu rywalowi, przeciwnikowi. Okej. Zaatakujmy mu gońca. Ciekawe, idzie sobie ucieknie gońca. No zbijmy po prostu tego, no okej. Czyli nie mogę tak, nie mogę biciem tego zbić, znaczy roszadą tego zbić, no trudno się mówić, po prostu to wieżą zbija. No to zróbmy coś takiego sobie tutaj. Chociaż nie, trochę źle zrobiłem, bo powinienem najpierw tym pionkiem ruszyć, ajaj. Ale nic jakiegoś bardzo złego się nie stało chyba. Tak mi się wydaje. Teraz tak, widzowie, czy to bym się dobre pomysłem zrobił tak, bym ją zbił tutaj i poszedł tutaj hotmanem potem i tu bym spróbował zbić wieżę. Nie wiem, czy to by mi się udało. Ale mogę sprawdzić, co chłop tam wykombinuje. Siup, siup. Co teraz chłopek zrobi? A, nie, dobra. To jednak był najgorszy pomysł, na jaki mogłem wpaść. Masakra. Ten pomysł w ogóle nie powinien w ogóle nazywać tego pomysłu jakimkolwiek pomysłem. Co odwaliłem w ogóle. Nie potrafię grać w szachy, widzowie. Ale teraz to chłop zrobił bardzo głupi błąd. Co mogę być po prostu gdzieś tutaj sobie. Co nie? A króla bym zostawił na środku, najlepiej gdzieś. Albo gdzieś tutaj bym mógł sobie pójść. Okej. Sobie. Kurde, właśnie to jest głupie. Chociaż nie, jeśli tak zrobię, to przecież tego gońca mi hetman broni. Okej, siup. Teraz chłopek troszkę mały błąd zrobił. Ej, nie, bo poczekajcie, przecież tu jest król jeszcze za tym. To on to musi zbić przecież jakoś. Dobra, ja jednak jestem dobry w tą grę. Ja po prostu mu hetmankę zbijam. Mówicie, widzowie? Czemu mi tego nie zbił? Nie wiem. Już wiem, czemu mi tego nie zbił. Dobra. Znowu mi dopasowało równego mi przeciwnika. Czemu chłop się poddał? Ja tu próbowałem myśleć. Próbowałem. Najważniejsze, a chłop się po prostu poddał. Dobra, nieważne. Jak chłop się podał, to znaczy to koniec odcinka.